Mój Boże, kto to dzisiaj może negować, że opona i bezpieczeństwo to są ze sobą dwie nierozerwalne części. Kiedyś to było tak, kupiłeś oponę, miałeś jakąkolwiek, zakładałeś, jechałeś, miałeś wypadek, nie wiedziałeś dlaczego, aha, bo opona była niedobra, albo dwie różne, albo zdarta, albo już bardzo, bardzo używana i w złym stanie. Ja pamiętam kiedyś po raz pierwszy usłyszałem, jak robiłem taki magazyn motoryzacyjny w Studiu 2, zdanie akwaplaning na przykład. Akwaplaning to jest coś takiego, co jest taka warstewka się zbiera wody pomiędzy oponą a jezdnią. Myślałem sobie, jak to jest możliwe, żeby się coś takiego zbierało. I dopiero wtedy, wiele lat temu, zaczęliśmy wprowadzać do świadomości ludzi, że to jest przyczyna wielu wypadków, jeżeli nie wiemy, że jedziemy na wodzie, a nie na jezdni. I mi się wydaje, że po pierwsze ta świadomość, że opona jest ważna, że opona jest trochę czasami tak jak buty człowieka. Jak wychodzisz sobie na śliską nawierzchnię i masz śliskie buty, to musisz je wyłożyć. Ale nie myślisz o tym, że jeżeli masz słabą oponę, założysz złą oponę, niewłaściwą na porę roku, albo ze zdartym bieżnikiem, że też się możesz zabić. Ale na ten temat już bardzo wielu ludzi do tej pory nie mówiło. Teraz się mówi. Związek między oponą a życiem jest bardzo, bardzo ścisły. Dobra opona daje ci życie. Zła opona stwarza poważne niebezpieczeństwo, w którym możesz zginąć.